Państwu, ja się nazywam Mikołaj Kruczyński i witam Państwa serdecznie na 12. posiedzeniu Zespołu Roboczego do Spraw Branży Motoryzacyjnej działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Informuję, iż posiedzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku. Nagrania są publikowane w mediach społecznościowych na kanałach Rzecznika. Poprzez udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie Państwa wizerunku w wyżej wymieniony sposób. W razie niewyrażenia takiej zgody należy zgłosić stosowną informację przed rozpoczęciem posiedzenia i wyłączyć przesyłanie obrazu we własnym zakresie. Temat dzisiejszego naszego spotkania to definicja technicznej szkody całkowitej. Na ostatnim spotkaniu poświęconym temu zagadnieniu 18 marca ustaliliśmy, że członkowie zespołu prześlą swoje własne propozycje definicji takiej technicznej szkody całkowitej i że materiał ten przekażemy panu Jakubowi Smakulskiemu, który podjął się odpowiedzialnego zadania zebrania tego całego materiału i tak też się stało. Otrzymaliśmy materiały od pana Karola Murawskiego z Fundacji Rewit, od pana Adama Małyszko z Forum Recyklingu Samochodów, od pana Tomasza Bębna ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, od pana Andrzeja Ducha ze Związku Rzemiosła Polskiego. I to wszystko. I te wszystkie materiały przekazaliśmy właśnie panu. No do państwa też rozesłaliśmy, do wszystkich członków zespołu oczywiście. No i pan Smakulski zgodnie z ustaleniami przygotował taką tabelę, gdzie są uwzględnione te punkty. Jeszcze mam tutaj Automobil Klub Polski uwzględniony, którego w materiałach nie mam. Nie wiem, Kasiu, dostaliśmy od Automobil Klubu? A, wcześniej jeszcze był przesłany. No tak, czyli to pan Jakub też uwzględnił tutaj bardzo słusznie w tej tabeli. No i oprócz tego jeszcze pan Jakub Smakulski nam przesłał swoją propozycję tej definicji, jak rozumiem, po uwzględnieniu i przeanalizowaniu tych wszystkich. Może tylko zaznaczę, przepraszam. Ja już panu oddaję głos. Już panu oddaję głos. Tak. Już panu oddam głos, tylko chciałem tyle tytułem wprowadzenia powiedzieć i poprosić teraz pana, żeby zechciał pan to omówić, co wpłynęło, co pan otrzymał i jak interpretować tę tabelę, którą pan przygotował i jakie wnioski z tego się panu nasuwają. Bardzo proszę, pan ma głos. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Ja tylko zaznaczę, że to, co przesłałem wczoraj, to nie jest jakby propozycja Stowarzyszenia Auto, tylko to jest próba przelania na, nazwijmy, prozę, to, co wynikało z tabel. Oczywiście jest to materiał roboczy, żadna, że tak powiem, sugestia. Sądzę, uznałem, że to jest jakiś temat, że tak powiem, który możemy uznać do pracy. Ale teraz zaczynając od samego początku. Materiały, które otrzymałem, tutaj pan Mikołaj przedstawił od organizacji. Na samym początku chciałem przeprosić Polską Izbę Motoryzacji za nieumieszczenie ich w tabeli. Oczywiście ich stanowisko było uwzględnione. Mam nadzieję, że koledzy się nie obrażą. Zaznaczę tylko, że moje auto ostatnio coś zaczęło szwankować, więc prosiłbym o odczynienie jakichś tam złych omenów. Już naprawdę przepraszam i biję się w pierś. Ale teraz już przechodząc do rzeczy poważnych. Z analizy, tak jak zresztą Państwo jesteście w stanie sobie tu zobaczyć, tabela daje pewnego rodzaju taki przegląd na szybko, żeby nawet wzrokiem objąć, to tak na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy chyba mniej więcej zgodni co do pewnych takich trzonów tej definicji.
Na pewno mówimy o uszkodzeniach elementów nadwozia, o uszkodzeniach elementów konstrukcyjnych i kwestii uszkodzeń systemów bezpieczeństwa. To są takie trzy rzeczy. Oczywiście każdy trochę nazywa to inaczej, trochę przedstawia to w innej formie, w innym zakresie, stosując inne mierniki, ale obracamy się jakby w tym samym obszarze. Przy uszkodzeniach również wskazujemy, oczywiście mamy od sugestii uszkodzeń zero-jedynkowych, uszkodzone, nieuszkodzone, po wskazania tutaj głównie z forum recyklingu samochodów, uszkodzenia odnoszące się do powierzchni, procentu, stopnia odchyłu i tak dalej. To sądzę, że to w tym momencie już jest taka definicja bardzo rozwijająca, więc tak jak tutaj moja sugestia jest, żeby jednak ta definicja była gdzieś tam bardziej zawężona, ale te elementy również się pokrywają z sugestiami pozostałych organizacji. Tak więc uszkodzenie pewnych elementów, roboczo oczywiście tutaj korzystam z prac kolegów węzłów kluczowych w budowie pojazdu jako takich wskaźników, co by klasyfikowało to do szkody całkowitej, istotnej, technicznej i szkody technicznej. Kwestia spalenia pojazdu. Kilka organizacji wskazało również, że element spalenia powinien być brany pod uwagę. Tu jest kwestia, wiadomo, też deformacji poszczególnego elementu czy jakichś powierzchni, które były zasugerowane. Generalnie, jeżeli definicja miałaby być spójna, bardziej bym szedł w kierunku, jeżeli coś wynikło z powodu spalenia czy deformacji termicznej, to też traktować to jako podejście zero-jedynkowe, uszkodzone, nieuszkodzone, bo gdybyśmy zaczęli wchodzić w elementy powierzchni, no nie oszukujmy się, no przy kreatywności naszego rynku, oczywiście kreatywności w cudzysłowie i w takim pejoratywnym znaczeniu, zaczęłoby się później dochodzenie, czy to było tyle procent, czy 2 cm2 więcej. Wiemy, że to nie służy sprawie. To jednak tutaj pewne elementy powinny być zero-jedynkowo traktowane. Oczywiście wskazania dotyczące wyłączenia pojazdów zabytkowych, to jak najbardziej, to oczywiście ja tutaj w tej propozycji definicji tego nie umieściłem, czy kwestia pojazdu, który uległ zatopieniu, zalaniu. No tutaj powiem szczerze, ciężko byłoby znaleźć jakiś wskaźnik zero-jedynkowy, no bo ciężko powiedzieć samochód zalany, samochód niezalany, no bo tu jednak sami wiemy, że stopień zatopienia pojazdu jest dosyć istotny, tak? Więc tutaj to sądzę, że jest jakiś element otwarty, który byłby w dyskusji. Ewentualnie z tego elementu sugerowałbym, żeby na dzień dzisiejszy zrezygnować, dlatego żeby definicję zamknąć i zrobić jakiś zbiór, która ta definicja zamyka. Może kwestia elementu zalania pojazdu pojawiłaby się przy jakimś następnym tym. Oczywiście to jest moja sugestia tutaj pod rozwagę zespołu. Przesłana wczoraj propozycja, cóż, jakby skompensowanie tego, co mamy w tabelach. Oczywiście tabele też pewnego rodzaju dokonały uproszczeń w stosunku do definicji. Materiał był bardzo obszerny, zwłaszcza z SDCM-u. No przyznam szczerze, no musiałem trochę czasu poświęcić, żeby to przeczytać, przeanalizować, więc obszerność materiału była bardzo duża. No trzeba było w jakiś sposób to skompresować i zrobić, żeby to było w formie takiej czytelnej i szybkiej do analizy. Definicja, którą przesłałem, wskazuje pewnego rodzaju obszary. Oczywiście w nawiasie, tak jak tu mamy, kwestia tych elementów, nadwozia, ramy, nośnych konstrukcji i tak dalej. Ja tak powymieniałem z każdej tych definicji, żebyśmy tu sobie mogli doprecyzować ten zakres już taki mocno definicyjny. Kwestia ilości węzłów. Powiem szczerze, pojęcie węzłów bardzo do mnie przemawia, bo sądzę, że jest bardzo łatwe do przełożenia później na kwestię legislacyjną i kwestię precyzyjności definicji. Jeżeli gdzieś wskażemy pewnego rodzaju jakieś obszary, bądź powierzchnie, bądź procenty, to tak jak wcześniej powiedziałam, znowu gdzieś będziemy z niej uciekać i ona się rozmyje, a nie taki jest cel założenia prac zespołu, żeby ona była precyzyjna i nieinterpretowalna, tak, jeżeli to użyję takiego określenia.
Kwestia uszkodzeń pojazdu i zaklasyfikowania go jako pojazd wycofany z eksploatacji, no to jest chyba rzecz oczywista, to chyba każdy z nas wskazał, oczywiście inaczej nazywając, ale jakby idea tu była słuszna, więc to sądzę, że ten kierunek ostatecznego skierowania tego pojazdu. I tu moja taka sugestia odnośnie uszkodzeń w mniejszym zakresie, ponieważ czasami może być uszkodzenie w mniejszym zakresie, niż będzie wskazywała to nasza ustalona definicja. I tu bym pozostawił jednak furtkę, aczkolwiek nie lubię tego określenia, dla zdefiniowania tego przez rzeczoznawcę. Jako osoba znająca się na konstrukcji pojazdu, na budowie pojazdu, mogą się tu narodzić pewnego rodzaju pytania, czym ma się kierować rzeczoznawca. No to oczywiście jest temat do dyskusji tutaj u nas w zespole. Ale sądzę, że tutaj jakąś taką ostatnią drogę dla rzeczoznawcy w przypadkach, kiedy coś będzie wymykało się definicji, zostawić to fachowcowi, który oceni, czy jednak to auto nadal może być autem, czyli jest do naprawienia, czy to auto jednak nie nadaje się do naprawienia i ono musi niestety swój żywot zakończyć na stacji demontażu pojazdu. Tak więc ostatni akapit to jest taki element, który tutaj sądzę, że byłby bardzo mocno pod dyskusję wzięty i również wymagałby pewnego rodzaju jakiegoś dookreślenia w procedurach. Tutaj już zostawiam to kolegom fachowcom, oni bardziej się znają na budowach pojazdów, więc nie będę tutaj wchodził w nie swoje kompetencje. Tak więc uważam, że to, co przedstawiono jako bazę do dalszej pracy, doprecyzowania tej definicji byłoby bardzo wskazane. Oczywiście ja to rekomenduję, tu już zespół rozważy i oceni, czy nad tym dalej pracować. Myślę, że tabele jasno chyba wskazały, że te obszary mamy mocno wspólne i tutaj można powiedzieć, rozmawiamy trochę różnymi językami, ale cel mamy określony ten sam i nawet zdefiniowany w dużym stopniu ten sam. To jest kwestia tylko jakichś naprawdę gdzieś mniejszych, drobniejszych elementów, które gdzieś mogą różnić nasze organizacje, ale chyba tabela jasno przedstawia, w jakim kierunku chcemy iść. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to przedstawienie, ale oczywiście szczególnie dziękuję za to, że zechciał Pan podjąć się wykonania tej pracy i przygotować dla nas tą całą analizę. No i bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto chciałby się odnieść do przedstawionych tutaj zaprezentowanych kwestii? Bardzo proszę. Cisza. Rozumiem, że wszyscy się zgadzają i nie ma uwag. A, to teraz się podniosły ręce. To w takim razie pan Walewski, potem pan Murawski, a potem pan Duch. W tej kolejności zapraszam do głosu. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że ten materiał, który został tutaj zebrany i przygotowany przez pana Smakulskiego, no spotyka się z tym, czego chyba wszyscy razem, czy w większości w tym gronie, żeśmy się spodziewali. Także wydaje mi się, że jest jednomyślność w postaci większości z nas za tym, że ta definicja jest po prostu potrzebna. Mamy wszyscy, spodziewamy się wszyscy, że będzie trzeba tą definicję w praktyce po prostu później modyfikować, zmieniać i zwracać uwagę na szczegóły. Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że priorytetem jest, żeby ta definicja po prostu weszła w życie i była po prostu realizowana, bo brak jej szkodzi całej branży i działa na szkodę tutaj społeczną. Chciałbym jako rzeczoznawca powiedzieć, że uważamy, że ta definicja musi w pierwszej kolejności dotyczyć takich samochodów, czy takich obszarów uszkodzeń samochodów, jakie pokazywałem na poprzednich posiedzeniach zdjęć. I tutaj w naszym jak gdyby też interesie zawodowym nie jest kwestia wyeliminowania wszystkich, bo wszystkich też się nie da wyeliminować. Natomiast chodzi nam o taką wyeliminowanie takiej patologii i handlu wrakami z dowodami rejestracyjnymi, które po prostu nie powinny być w obiegu i nie powinny trafiać do dalszej eksploatacji. Także tutaj zamysł i nasza idea i to, co tutaj wynika z tego, co zebrał
pan Smakulski, jest jasna. Koncentrujemy się w pierwszej kolejności naprawdę na samochodach, takich wrakach, które nie powinny być odbudowane. I myślę, że z tym wszyscy się zgadzają i myślę, panie Mikołaju, że jest dobry moment, żeby dalej to po prostu procedować i jak najszybciej, żeby to zostało wdrożone w przepisach legislacyjnych, już dostosowanych do tych dzisiejszych aktualnych potrzeb. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. Teraz zapraszam do głosu pana Karola Murawskiego, a o przygotowanie się proszę pana Andrzeja Ducha. Dzień dobry. Ja tutaj chciałem się odnieść do jednej tylko kwestii, ponieważ tak generalnie co do definicji, to tak jak mówiłem, to od strony technicznej, czyli wskazania tych węzłów, wskazania tych, prawda, uszkodzeń dotyczących czy spalenia, czy nawet zatopienia, no i w pełni popieramy, tutaj się z tym zgadzamy. No wątpliwości, tak jak mówię tutaj i mówię od samego początku, budzi kwestia automatycznej kwalifikacji pojazdu z tymi uszkodzeniami jako wycofany z eksploatacji, co znaczy odpad i co by de facto znaczyło, że właściciel ma obowiązek tegoż pojazdu się pozbyć. No z czym krótko mówiąc tutaj my się konsekwentnie nie będziemy zgadzać, dlatego że mówię, jest ochrona konstytucyjności. Jeżeli ten pojazd jest przechowywany na terenie publicznym, są przepisy prawa o ruchu drogowym, które mówią o tym, że może być usunięty na koszt właściciela, samorząd wtedy powinien się tym zająć w sposób odpowiedni. Druga sprawa, chciałbym przypomnieć z ostatniego piątku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie między innymi w tej sprawie, o której mówimy, pośrednio dotyczący, mianowicie, że właściciel pojazdu, niezależnie od jego stanu technicznego, ma obowiązek opłacać ubezpieczenie OC aż do chwili jego wyrejestrowania i kasacji. I w zamyśle twórców ustawy Prawo o ruchu drogowym jeszcze w roku 98 to był główny element, który miał wymusić na właścicielach właściwe pozbywanie się właśnie w punktach demontażu, a nie do szarej strefy, czy nie porzucanie, prawda, tego pojazdu, gdzie się da, na drodze, co, no, wiemy doskonale, się niestety dzieje. Natomiast no tutaj jest pytanie takie, bo idziemy, zauważmy jedną rzecz, idziemy w trochę niebezpiecznym kierunku. Idziemy w kierunku takim, że wbrew temu, co do tej pory była mowa, ja tu zacytuję nawet ze stanowiska SDCM-u, bardzo dobrze stwierdzenie, do uznania pojazdu za odpad w ocenie sądów i inspekcji ochrony środowiska wystarczy sprzedaż pojazdu, który w efekcie uszkodzenia nie nadaje się do eksploatacji bez uprzedniej naprawy. Ponieważ to jest założenie i polskiej, i unijnej dyrektywy odpadowej, która mówi o tym, że podstawową cechą odpadu jest to, że się czegoś pozbywamy, a pozbywamy się jako czegoś, co jest bezużyteczne, niecelowe jest tego posiadanie i się pozbywamy. Wszystkie wyroki praktycznie sądu, najwyższego sądu wojewódzkich administracyjnych dotyczących właśnie transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci pojazdu na to wskazują. Czyli tutaj to o czym wspominałem też wielokrotnie, jeżeli wprowadzimy rozwiązanie, które myśmy tutaj proponowali, czyli żeby uznać, że jest taka definicja, uznać, że jest to całkowita szkoda techniczna, ale zarazem, że nie jest to z automatu odpad, tylko przyjmujemy, że taki pojazd po pierwsze może być zbyty przez właściciela wyłącznie poprzez przekazanie do stacji demontażu, po drugie ma na stałe już swoje życie wpisane, że nie może się poruszać po drogach, jeśli wyjedzie na drogi, to poza mandatem za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu mamy obligatoryjne wyholowanie i wtedy postępowanie już jak z pojazdem porzuconym na podstawie artykułu 50 prawa o ruchu drogowym. Natomiast no, żeby też nie iść jednak w takim kierunku no dosyć niebezpiecznym, gdzie nagle stwierdzimy, że kryteria techniczne są powodem do, że tak powiem, zakwestionowania czyjegoś prawa własności i to na mocy decyzji administracyjnej. Ponieważ no tutaj może być wiele, raz, że tak powiem, osób tym pokrzywdzonych, dwa, że idziemy w kierunku, który może być zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. No chyba nie o to nam chodzi, żeby tutaj stworzyć znowu przepisy. No przypomnę tutaj w odpowiedzi na interpelację dotyczącą tej kwestii sprzed 10 lat wiceminister środowiska powiedział tak, należy poinformować, iż w 2004 roku Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów, których niespełnienie posiadacz jest obowiązany do ich pozbycia się i tak dalej, jednakże został on wycofany z procedury legislacyjnej wobec podniesionych przez RCL wątpliwości, czy projekt rozporządzenia nie narusza prawa własności i czy nałożenie na posiadacza pojazdu obowiązku pozbycia się nie pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony własności. I do tego tutaj chciałem się odnieść, żebyśmy też się nad tym zastanowili, ponieważ tak naprawdę na samym początku założyliśmy, co jest naszym celem.
Naszym celem jest po pierwsze wyeliminowanie obrotu takimi pojazdami, co, w czym przodują firmy ubezpieczeniowe, co doskonale sobie wiemy. Do tego wystarczy wprowadzić zakaz obrotu po prostu czy w ustawie o recyklingu, jak to proponowaliśmy, czy w prawie o ruchu drogowym. Drugą rzeczą jest trwałe wyeliminowanie możliwości przywracania tego pojazdu do ruchu drogowego, co również zostało tutaj zaproponowane. Natomiast no, tak jak mówię, też pytanie, czy chcemy rzeczywiście iść w kierunku, który już jak widać na podstawie przytoczonych tych jest wątpliwy. Mówię jeszcze raz, żeby było jasne, nie chodzi o żaden obrót, nie chodzi, prawda, o firmy ubezpieczeniowe, chodzi o sytuację, gdy ktoś mówi, no nie wiem, jestem przywiązany do tego samochodu, uległ doszczętnemu zniszczeniu, chcę go sobie trzymać w garażu i chcę co roku płacić ubezpieczenie OC. Bo jak nie płaci, to powinien być ukarany 5600 zł, teraz sankcja za brak ubezpieczenia OC na każdy rok przypadająca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. No, kwestia jest taka właśnie, czy tutaj byśmy mogli jakoś to w naszej definicji uwzględnić, żeby też tutaj uczynić zadość tym grupom użytkowników pojazdów, którzy są kolekcjonerami, czy zbieraczami, czy właśnie z różnych względów chcieliby taki pojazd zachować. No tak, żeby to nie było ze szkodą dla naszych tutaj głównych celów, które mamy, to znaczy, żeby to nie szkodziło jakby ogólnym bodźcom do porządkowania tych pojazdów i poddawania recyklingowi, demontażowi w odpowiednich stacjach tych pojazdów, które są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym eksploatację. Dobrze, to jest to pytanie, które stawiam i bardzo proszę, teraz głos ma pan Andrzej Duch, a przygotowuje się pan Adam Małyszko. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, ja tak przysłuchuję się temu z tych stwierdzeniom, które tutaj padają i uważam, że w całej rozciągłości mogę zgodzić się z propozycją pana Alfreda Frankę, które tutaj ta propozycja jest bardzo ciekawa i ona po prostu za ten aspekt własności pojazdu przedstawia, który tutaj będzie się później w dalszym ciągu bardzo liczył. Propozycje tych uczestników podmiotu biorąc udział w spotkaniu są dla nas niewystarczające. W związku z tym przedstawiam propozycje, które uważam, że mogą być wzięte pod uwagę. Dotyczyło to będzie tylko i wyłącznie dwóch punktów. Nad trzecim punktem nie chciałbym się rozwodzić, dlatego że jest to sprawa techniczna, która powinna być omówiona w ściślejszym gronie rzeczoznawców. Pierwsza sprawa to jest kwalifikacja pojazdu do szkody całkowitej technicznej na podstawie uszkodzenia elementów nadwozia, kabiny lub ramy spowodowanych w wyniku zdarzeń typu kolizja lub wypadek komunikacyjny, pożar, zjawisko przyrody, interwencje osób lub służb powodujących zniszczenie istotnych elementów spodowych nadwozia kabiny zintegrowanej z pojazdem w stopniu dyskwalifikującym naprawę pojazdu. Szkoda taka musiała być jeszcze poparta oceną techniczną rzeczoznawcy wpisanego na listę tam ministra infrastruktury. Proszę państwa, i co do tego punktu nie mamy tu żadnych zastrzeżeń, bo uważamy, że gro tych samochodów, które zostały w taki sposób zniszczone, są później, odnajdują się na rynku, prawda, kupione za bardzo wysoką kwotę pieniężną, automatycznie przygotowane do tego, aby skorzystać z innego pojazdu i przedstawić dokumenty. Drugie nasze stanowisko jest to kwalifikacja pojazdu do szkody całkowitej technicznej pojazdów spalonych w stopniu znacznym, których w wyniku działania wysokiej temperatury nastąpiła znaczna deformacja elementów nadwozia, kabiny lub ramy oraz zmiany struktury materiału spowodowane, że praktycznie materiał, który jest tam w tym samym pojeździe, nie nadaje się już do naprawy. Szkoda taka musi być także poparta oceną techniczną rzeczoznawcy, który jest wpisana na listę ministra infrastruktury. Proszę państwa, dotyczy to tylko tych dwóch. W tych dwóch punktach jesteśmy tutaj zgodni co do tego, że takie samochody powinny mieć zatrzymany dowód rejestracyjny i efektem tego powinno być to, że one nie powinno być dalej rejestrowane. Chodzi o to, aby zlikwidować tą szarą strefę, aby ta szara strefa wreszcie
przestała i może nie istnieć, ale ograniczyć jej działania, a także, aby firmy ubezpieczeniowe nie powodowały tego, że taki samochód zostaje sprzedany jeszcze za jakieś pieniądze, takie, które są tak zwane pieniędzmi nienależnymi. Bo wartość takiego pojazdu jest w cenie tylko i wyłącznie w cenie złomu, a wiemy, że na przetargach te samochody są sprzedawane za dość wysoką, określoną tutaj przez rzeczoznawców kwotę. No cóż, ja dziękuję. Na razie tylko chodzi mi o to, aby powiedzieć, że co do tych dwóch punktów się zgadzam. Zgadzam się także co do definicji tutaj powiedziałem SDMC-mu, efektem tego pana tutaj Alfreda Frankę i powiem szczerze, że co do trzeciego punktu, czyli kwalifikacji pojazdu do szkody całkowitej technicznej na podstawie uszkodzenia tych innych elementów nadwozia, dotyczy to zdarzeń komunikacyjnych, chciałbym się wstrzymać, dlatego że jest to bardzo poważny i bardzo trudny temat na dzień dzisiejszy. Myślę, że w tym gronie nie damy sobie rady z tym, aby go bardzo dokładnie sprecyzować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos i teraz poproszę pana Adama Małyszko o zabranie głosu, a o przygotowanie się pana Alfreda Frankę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chcę tylko jedną rzecz wyjaśnić w tej tabeli, którą przygotował kolega Smokulski. Rzeczywiście są tutaj propozycje niby forsu, ale co do propozycji z projektu rozporządzenia, które dołączyłem jako przykład, dołączyłem również wytyczne korespondentów numer 9, z których należałoby kilka elementów, że tak powiem, wyjąć na wierzch tych głównych i określić, kiedy właśnie pojazd spełniając te warunki staje się odpadem. Tu będę konsekwentnie brnął w tym kierunku, że musimy znaleźć moment, w którym ten pojazd jest odpadem. Bo nie mogę się zgodzić z panem Morawskim, że każdy będzie mógł sobie ten pojazd zostawić i zdemontować. Bo po zdemontowaniu, jak już nie ma pojazdu, on też nie będzie podlegał ubezpieczeniu. I nikt go po prostu nie egzekwuje tego ubezpieczenia. Pomimo tego wyroku TSUE w ubiegłym roku milion pojazdów zostało zdemontowanych w szarej strefie. I dla kilku pojazdów zabytkowych burzyć cały ten system, no nasze środowisko na pewno nie będzie tutaj na to zgodne. Co do tych wszystkich elementów, ja nie jestem rzeczoznawcą i nie chcę się wypowiadać. Powtarzam, te załączone do tabeli elementy to były z projektu rozporządzenia, którego nawet nie opiniowaliśmy, nie mieliśmy szansy nawet na opiniowanie. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że we wszystkich wyrokach w sprawie tranzytowego przemieszczania pojazdów uszkodzonych, nawet lekko uszkodzonych, posługują się sędziowie wytycznymi korespondentów numer 9, które są bardzo groźne dla całej branży. A nie chcielibyśmy chyba iść w takim kierunku, że szkoda całkowita, ekonomiczna, stuprocentowa będzie kwalifikować pojazd jako odpad. Tego też chyba nie chcemy. Tam naprawdę bardzo nieduże uszkodzenia mogą już spowodować, że pójdziemy w kierunku odpadu. I proszę też zwrócić uwagę, że tu toczy się jeszcze taki spór wewnętrzny pomiędzy naszymi organizacjami a leasingami, które kwalifikują generalnie wszystkie pojazdy do GTU-05, co oznacza, że jest to odpad. Bo prawnicy z działów podatkowych wywnioskowali, że patrząc na te wszystkie wyroki, to tak naprawdę każdy ten pojazd po szkole całkowitej jest odpadem. I apeluję, już nieważne, czy to będzie w tą, czy w tą, ale dać materiał dla rządu, czy to w formie rozporządzenia, i w ten czas niech eksperci pracują, co w tym rozporządzeniu ma się znaleźć, oznaczyć, kiedy, jaka grupa pojazdów staje się odpadem, a kiedy nie. Bo nie zgodzę się z tym, że ktoś trzyma porzucone sterty opon i nie można zmusić do tego, żeby się pozbył. Jak ustalimy, że jest to odpad, to trzeba niestety i zmusić, żeby się tego odpadu ktoś pozbył. Dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu pana Alfreda Frankę, a o przygotowanie się pana Smakulskiego. Dziękuję, witam państwa. Chciałbym na wstępie przypomnieć, że stowarzyszenie nasze było bardzo przeciwko jakimkolwiek zmianom, co państwo widzieliście na ostatnim spotkaniu, jak bardzo zabiegaliśmy o to, żeby nie wprowadzać żadnych zmian, dlatego że mamy tą szkodę istotną, ale widząc tą, nie wiem jak to określić, presję lub chęć wprowadzenia tych zmian, postanowiliśmy jednak też zaangażować się i przygotować taką propozycję zmian, która jest bardzo kompromisowa, która jest krótka, prosta i nie wymaga żadnych innych zmian oprócz wprowadzenia tej definicji, którą my przedstawiliśmy. To, że materiał jest obszerny, to jest obszerny dlatego, że
no jest wiele stron uzasadnienia, żeby ułatwić zrozumienie i pokazać jak gdyby czystość i zasadność tej naszej kompromisowej propozycji i wyjścia no, takiego otwartego do wszystkich. Oczywiście z olbrzymim szacunkiem do tego, co pan Jakub Smakulski zrobił, bo no, dużo pracy za nas wszystkich wykonał, pozbierał, poskładał te wszystkie materiały w tabelki. No i przygotował propozycję takiej roboczej definicji, jak to określił, ale muszę powiedzieć uczciwie, że panie Jakubie, no mało czasu mieliśmy na tą analizę tego, szczerze mówiąc, bośmy wczoraj po 15 godzinie dostali, ale ta definicja no, jest w dużym stopniu oderwana od takiej systematyki prawnej w prawie ruchu drogowym, które obecnie funkcjonuje. I teraz, żeby wprowadzić taką definicję do regulacji prawnych, o których pan, którą pan zaproponował, że my kierunkowo z nią się zgadzamy, żeby była jasność, prawda? Te założenia, o których pan tam pisze, to my nie jesteśmy przeciwko. Zresztą sami, to nasza definicja w pewnym sensie to obejmuje, tylko innymi krótkimi słowami, które funkcjonują w prawie. To niezbędne byłoby tak naprawdę tworzenie olbrzymiego rozporządzenia do tej definicji pana, które tak jak regulacje dotyczące diagnostów by precyzowało, kiedy, dlaczego dopuszczamy taki czy inny pojazd do ruchu. Przecież regulacje dotyczące diagnostów to są setki różnych elementów, które mają wpływ na to, że samochód jest dopuszczony, na pokazanie właścicielowi, dlaczego nie ma prawa używać tego swojego samochodu i tak dalej. No, oprócz tego, że w pewnych miejscach ta definicja też idzie w takim kierunku, powiedziałbym, bardzo niebezpiecznym, no bo w zasadzie wszyscy, myślę, doskonale sobie zdajemy sprawę, że odpalić poduszki powietrzne to można uderzając młotkiem w odpowiednim miejscu samochód bez wypadku drogowego i to będzie prowadziło do wyeliminowania samochodu z rynku, tak? Czyli pochodzę po ulicy, pouderzam młotkiem parę samochodów w odpowiednim miejscu i samochody będą wypadały z rynku w ten sposób. Także, tak jak powiedziałem, z całym szacunkiem dla pana pracy, uważam, że no nie jest to właściwy kierunek, a ta nasza propozycja z kolei, którą myśmy złożyli, wydaje się, że naprawdę jest propozycją bardzo tak kompleksowo ujmującą temat i zawierającą no, te wszystkie elementy, o których wszyscy Państwo mówicie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i teraz głos ma pan Jakub Smakulski. A, przepraszam bardzo, jeszcze widzę, że się zgłosił pan Tadeusz Zdunek w ostatniej chwili. To jeśli pan pozwoli... Tak, oczywiście, bo ja chciałem... Taką prośbę, ponieważ pan jako autor, że tak powiem, tego zestawienia wspólnego, to byłoby, myślę, zasadne, gdyby miał pan głos na końcu, prawda? Bo pan by to teraz mógł się odnieść do tych wszystkich uwag. Także proszę się nie pogniewać, damy głos najpierw panu Tadeuszowi Zdunkowi i potem wrócimy do pana. Bardzo proszę. Ja tak samo jak i Andrzej, długo jesteśmy praktykami. Ja mam do czynienia ze szkodami samochodowymi już prawie 40 lat mojej pracy zawodowej. Najpierw jako rzeczoznawca PZU, później jako ten, który naprawia te szkody. Ja praktycznie nie widzę możliwości stworzenia definicji szkody całkowitej technicznej. Tak dlaczego? Bo nie wiadomo, co weźmiemy. Jeżeli mówił pan Frankę o tym uszkodzeniu poduszki powietrznej, to laguna wjeżdżała na prom, uderzyła podłogą o podę w promie, wywaliły wszystkie poduszki powietrzne i samochód był do kasacji. Ekonomicznie, ale nie technicznie, tak? W tych czasach, gdzie my czy inne warsztaty spojrzymy naprawdę doskonałą techniką naprawczą, możemy większość samochodu przywrócić do ruchu. Po drugie, według mnie, nie znam się kodeksu cywilnego do końca, ale każdy posiadacz dysponuje sam swoim pojazdem. Jeżeli on chce samochód otworzyć, bo ma taki humor, no to nikt mu nie może tego zabronić, tak? Jego pieniądze, jego środki. Dla mnie jedyną możliwością, żeby stworzyć definicję troszeczkę jakby obok, czyli rzeczoznawca przy oględzinach samochodu stwierdza jego znaczne uszkodzenia, stwierdzi, że według jego opinii samochód kwalifikuje się do wycofania z ruchu. Jeżeli ktoś chce go wprowadzić potem do ruchu, musimy zrobić opinię techniczną rzeczoznawcy,
że ten samochód został budowany w stopniu nadającym się do ruchu i przejść bardzo dokładne badania techniczne z pomiarem punktów bazowych wszystkich innych i nie wyręczamy policji w tych czasach, gdzie możemy sobie numery VIN bardzo łatwo kontrolować, że taki samochód trafi do bazy danych, że jest w takim stopniu uszkodzony, potem nagle zaczyna jeździć, no to jest zadanie policji, żeby sprawdziła, czy ten pojazd został faktycznie odtworzony, czy zostały tylko przełożone numery z samochodu do samochodu, tak? To też, że to jest zadania naszych organów ścigania, a nie nasze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś są osoby? Chyba pan Bogdanowicz jeszcze zgłasza. To jeszcze dajmy te głosy już, wyczerpmy do końca i na końcu poproszę pana Jakuba, dobrze? Pan Andrzej Bogdanowicz, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich panów. Mam nadzieję, że mnie słychać. Proszę o potwierdzenie. Tak, słychać? Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa dyskusja i widać, że idziemy w kierunku wypracowania tej definicji. Ja tutaj bardziej się przysłuchuję autorytetom szkodowym i na prawowym w tym obszarze. Natomiast ja bym prosił tylko panów, żeby się w swoich rozważaniach brali pod uwagę, że są różne konstrukcje pojazdów i jako osoba reprezentująca Związek Pracodawców Transportu Drogowego, gdzie mam do czynienia z dużymi samochodami ciężarowymi, to nie zawsze, na przykład tak, kabina może ulec spaleniu. To powinny być takie przypadki w jakiś sposób wyłapane, że faktycznie, żeby przez przypadek taki pojazd też nie popadał w tą szkodę techniczną, bo jest dopuszczalność wymiany kabiny i przepisy tego nie zabraniają. Trochę to jest inaczej, żeby ten pojazd był traktowany niż pojazdy o nadwoziu samonośnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze pan Andrzej Wasilewski. Widzę, że w ostatniej chwili się zgłaszają nowe osoby do głosu, ale to dobrze, to jest czas na dyskusję. Bardzo proszę. Ja tylko zainspirowany ad vocem do tego, co powiedział pan Tadeusz Dunek, którego osobiście szanuję i cenię jego doświadczenie. Natomiast zabrakło mi w jego wypowiedzi też informacji, czy nie przeciwstawia się, czy jego zdanie, co sądzi o tym, że firmy ubezpieczeniowe sprzedają wraki, takie totalnie spalone samochody z dowodami rejestracyjnymi i brakowało mi tego w jego wypowiedzi, bo jednak to szkodzi i tutaj trudno się z tym nie zgodzić, a z jego wypowiedzi jak gdyby wynikało, że nie ma sensu się za to zabierać. Także tu przepraszam, poprosiłbym jeszcze pana Tadeusza, jeżeli mogę, o doprecyzowanie, bo tutaj chyba się nie rozumiemy i rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Pan Tadeusz Dunek ad vocem. Ja mówię wyłącznie od strony technicznej, tak? Zawodu, wykształcenie jestem konstruktorem samochodów i z olbrzymim doświadczeniem zawodowym, także znam się troszeczkę na tych pojazdach. Ja tylko mówię wyłącznie od strony technicznej, bo mówimy o stronie technicznej uznania szkody całkowitej, tak? Czy ubezpieczalnie postępują dobrze, czy nie, czy jak w tej chwili ubezpieczalnia, tak jak PZU, odkupuje uszkodzone części poprzez firmę zależną i sprzedaje na wtórnym, czy to jest dobre? Uważam, że nie. Jeżeli sprzedaje totalnie spalony samochód, nie wycofuje go z ruchu, bo właściwie samochód przyjęło, uważam, że to jest niesłuszne, tak? Bo tak nie powinny postępować. Jednak jeszcze jakieś obowiązują pewne zasady, nie wiem, czy moralne, czy inne, no bo to jest za wszelką cenę staranie się poprawienia wyniku finansowego, tak? Kosztem wszystkiego innego. Dobrze. Koniec głosów? Chyba koniec. To w takim razie pan, a jeszcze pan Duch, tak? Się zdecydował? Bardzo proszę. Ja chciałem tylko tutaj poprzeć kolegę Dudunka. Tadeusz doskonale zna się na samochodach i przez wiele lat zajmował się konstrukcją tych samochodów. Proszę państwa, ja wykazałem w pierwszym i drugim punkcie, że nam nie chodzi o samochody, które są definitywnie zniszczone, a później sprzedawane. I na mocy tego niektórzy próbują z tego zrobić sobie biznes. Oczywiście i dlatego wskazałem te dwa punkty i w tych dwóch punktach zawarłem, mam nadzieję, wszystko. Także tutaj wypowiedź Tadeusza była na pewno zgodna z tym, z moim tutaj wcześniej przedstawionym dokumentem, którym stwierdzałem jednoznacznie, że chodzi tylko i wyłącznie o dwa samochody. Spalone bardzo mocno w takim stopniu, żeby nie nadawały się już do odbudowy, i
biorące udział w zdarzeniu komunikacyjnym, w którym służby inne rozrywają ten samochód i nie zostawiają praktycznie nic w tym samochodzie, co by się nadawało do dalszej naprawy. Ale to także musi być jeszcze przez rzeczoznawcę poparte, że ten samochód nie nadaje się do naprawy i nie powinien być naprawiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze chyba pan Franka się zgłosił, jeszcze pan Czarama. Oj, to się nam jeszcze rozwija. Ja tylko króciutko chciałem poprzeć to, co powiedział pan Tadeusz Zdunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Czarama. To znaczy tak, jeżeli chodzi o mnie, to definicja, która została przedstawiona przez pana Smakulskiego, jest definicją, którą według mnie należy sprecyzować tylko w zakresie ewentualnie tych węzłów. Osobiście jestem za tym, żeby były to samochody całkowicie spalone, ale także całkowicie zatopione. Jest to kwestia dyskusji. Także to jest jak gdyby stanowisko organizacji, które ja reprezentuję, tak, w tym między innymi Automobil Klubu, które również mi dało do tego mandat. Jeżeli chodzi o stanowisko SDCM, powiem tak. Osobiście nie ograniczałbym tego do szkody istotnej. Ta szkoda istotna według mnie i tak już jest ta definicja kulawa. Poza tym wydaje mi się, że jest mocno nadużywana. Jest sporo sygnałów na rynku, że ubezpieczalnie szkody całkowite, przepraszam, szkody istotne mocno nadużywają. To jest jak gdyby rzecz do sprawdzenia. I pamiętajmy, że zgodnie z tą definicją uszkodzenie felgi jest uszkodzeniem zespołu nośnego pojazdu i w tym momencie też by nam to podlegało, prawda, pod tą szkodę techniczną całkowitą, więc też to nie jest według mnie doskonała droga. Pamiętajmy w tym wszystkim, troszeczkę szastając tymi rzeczoznawcami, prawda, że rzeczoznawca tu, rzeczoznawca tam. Pamiętajmy, że liczba rzeczoznawców w Polsce jest ograniczona, tak? Bo chyba nikt sobie nie zdaje do końca sprawy, ile jest szkód w Polsce. Jak do każdej wyślemy rzeczoznawcę, no to mam wrażenie, że chyba się wszystko zakorkuje, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o pana Zdunka, no to oczywiście również pełen szacunek dla jego dokonań, jednakże o ile można się zgodzić z tym, że wszystko można naprawić, zgadza się, ale pamiętajmy, że wszystko można naprawić, wszystko można dobrze naprawić, oczywiście zakładając części nowe i oryginalne i naprawiając samochód zgodnie z technologią. Jak wiemy, jeżeli samochód jest przejechany przez walec, no to raczej nie spotkamy tam naprawy zgodnej z technologią na częściach nowych, już pomijając, czy to są oryginalne, czy zamienniki, powiedzmy, dobrej jakości. Tylko są to samochody naprawiane, prawda, na skróty, żeby było jak najtaniej, no bo jeżeli naprawa wychodzi 100 tysięcy, a samochód jest warty 50, no to trzeba te 50 tysięcy gdzieś po prostu wykroić z tej naprawy, no to jest normalne. Więc osobiście rzeczywiście naprawić można wszystko. Pytanie tylko, z jakim efektem tego wszystkiego później, jak ta naprawa na końcu wygląda. Także z mojej strony tyle. Popieramy definicję pana Jakuba. Ewentualnie kwestia uzupełnienia o pojazdy zatopione, kwestia dogrania ilości tych węzłów i ewentualnie zaznaczenia, że w przypadkach jakichś takich spornych, powiedzmy samochodów jakichś tam wysoce, tam zabytkowych, jakichś takich specjalnego takiego interesu, nazwijmy to, właściciela pojazdu czy coś, no to powiedzmy wtedy ten rzeczoznawca może być uaktywniony. Dzięki. Dziękuję pięknie. No i w takim razie już teraz przekazuję wreszcie głos panu Smakulskiemu z prośbą o podsumowanie i odniesienie się do tych wszystkich uwag, które tu zostały zgłoszone. Znaczy ja powiem państwu szczerze tak, cieszę się, że wszyscy się zgadzamy. Tak, bo mimo że każdy z państwa mówi co innego i troszkę inaczej, ale tak na dobrą sprawę zgadzamy się. I podchodząc jakby do ten... Musimy zdefiniować, ta definicja ma zdefiniować pojazd, który absolutnie nie powinien się nigdzie pojawić w żadnym obrocie. O takim pojeździe tylko mówimy. Nie mówimy o pojeździe, który być może da się naprawić, tak jak tu były podane przykłady, że przy uderzeniu pojazdu odpalają się poduszki. No właśnie nie, ta definicja nie ma wyeliminować takiego pojazdu, bo jeżeli odpalą się 4 poduszki, jest to element wymienny, wymontowuje się, zamontowuje się nowe, robi się programowanie, pojazd dalej może funkcjonować. Chodzi o to, żebyśmy w tej definicji wskazali pojazd, który
wszyscy się zgadzamy, bo wszyscy się do tego zgadzamy, nie powinien się absolutnie pojawić w obrocie handlowym, w obrocie naprawczym, jakimkolwiek obrocie motoryzacyjno-handlowym. Tak więc sądzę, że tutaj idziemy w dobrym kierunku, mimo że nadal ma każdy gdzieś tam ma jakieś drobne elementy rozbieżności, ale uważam, że ten kierunek jest dobry. Tak sobie notowałem po kolei pewne najważniejsze aspekty, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz się odnosić do komentarzy, bo to nasza dyskusja się nie skończy. Propozycja pana Morawskiego odnośnie tego, żeby pojazd nawet taki mocno zdeformowany, ujmijmy to, nadal mógł się znajdować na terenie prywatnym pod warunkiem, że będzie płacone OC. Powiem tak, gdybyśmy mieli kwestię, że OC jest w pełni egzekwowalne i jest instrumentem takim, że jesteśmy w stanie wykluczyć każdego, który go nie zapłacił z rynku, to bym przyklasnął tej idei. No jak jest, doskonale wiemy. Tak? Tu pan prezes Małyszko podawał wiele razy ilości danych dotyczących, ile pojazdów nie ma opłaconego OC, są to martwe dusze, czasami niektóre jeszcze jeżdżą. No to jest niewykonalne. Definicja, no niestety musi się odnosić do pewnego rodzaju możliwości jej wykonalności. Tak? Idea słuszna, sądzę, że niewykonalna, więc uważam, pomysł dobry, ale no niestety nie na nasze obecne realia. Też to musi być pojazd, który da się naprawić, bo jeżeli mam pojazd, którym, no nie wiem, no zginął bliski członek mojej rodziny, tak, i chcę go z powodów sentymentalnych zostawić sobie w garażu, no nie, no niestety, musimy się w pewnym momencie gdzieś odcinać, tak, no nawiązując do ciała człowieka, no nikt nie pobiera sobie palca, że tak powiem, osoby zmarłej na pamiątkę i tak dalej. No są pewnego procedury, można spopielić zwłoki, nawet nie wiem, czy można, że tak powiem, spopielone zwłoki w urnie trzymać w domu, czy nasze prawo w ogóle takie coś dopuszcza. Po prostu nie, no w którymś momencie musimy się od tego odciąć. No jest to strata moralna i emocjonalna, ale no niestety musimy się do niej odnieść. Kwestia własności. Cały czas podkreślam, że prawa własności gdzieś w którymś momencie zawsze są ograniczane i to doskonale o tym wiemy. Ja wiem, że tu były podnoszone odnośnie i na to zwracałem uwagę, ale proszę Państwa, no nie może być tak, że mamy budynek, który się sypie i ktoś powie, to jest moja własność, proszę tego nie dotykać. No nie, nadzór budowlany w którymś momencie wkracza, czyli ogranicza prawo własności do tego budynku. To taki no, jaskrawy przykład, żeby to można było jasno określić. Tak samo w pojeździe. No niestety, jeżeli pojazd jest pojazdem przejechanym przez walec, jeżeli już to tak obrazowo ujmujemy, no przykro mi, no jest to odpad, jest to pojazd wycofany z eksploatacji i on już niestety nie może funkcjonować jako pojazd. Tracił swoją funkcję i to musi być automat. To nie może być uznaniowość tej osoby. No przykro mi, no tu gdzieś musimy się gdzieś zamykać. Oczywiście, no wiadomo, wyłączony z obrotu, no to już dlatego wtedy nam daje. Kwestia, jakie elementy ujmiemy w tej definicji, kwestia szkieletu pojazdu, ramy, podwozia i tak dalej, stąd wskazałem w nawiasie, proszę Państwa, to są pojęcia Wasze z Waszych definicji, wszystkich, nawet SDCM-u odnośnie systemu bezpieczeństwa biernego. To musimy sobie właśnie doprecyzować, czyli ten zbiór, który mamy w nawiasach, oczywiście zawęzić. Ja go zostawiłem całego, bo jeżeli bym go zawęził do dwóch pozycji, no to oczywiście znaczna większość tutaj obecnych by się obraziła, dlaczego ująłem te, a nie inne. To są Wasze definicje, które musimy zawęzić. W momencie, gdy je zawęzimy, mamy wtedy odciętą grupę pojazdów, które absolutnie nie powinny się pojawić na rynku. Tak więc tutaj kwestia elementu budowy pojazdu byłaby kluczowa, ale ona nie może podlegać ocenie rzeczoznawcy. Ona powinna być właśnie definicyjna, tak? Definicyjna, odcinająca, mówimy oczywiście o pojazdach, absolutnie nie nadających się do niczego, absolutnie, tak? Teoretycznie każdy pojazd można odbudować, ale to jest teoria, tak? Mówimy w praktyce takie, co do których wszyscy się zgodzimy, że nie powinno się ich odbudować. Kwestia oczywiście tutaj
oczywiście ja zamyślę skupialiśmy się na pojazdach do 3,5 tony, kategoria M1, N1, tak, nie włączałem pojazdów ciężarowych, no, które z racji swojej modułowej budowy, no jest to bardziej skomplikowany temat, tak więc sądzę, że na razie chyba trzymajmy się tych pojazdów popularnie nazywanych osobowych, żebyśmy do czegoś doszli, bo jak wejdziemy w ciężarówki, to sądzę, że kolejne pół roku stracimy. Oczywiście kwestia zatopienia pojazdu jak najbardziej, no mówię, no gdzieś tutaj wymagałoby to jakiegoś ujęcia słowa zdefiniowania konkretnego, no bo zatopienie, nie wiem, dwóch kół, czy to już jest zatopiony pojazd, czy zatopienie komory silnika to już jest zatopiony pojazd, czy zatopienie pojazdu do wysokości lusterka wewnętrznego, to też jest zatopiony pojazd. No tu gdzieś musimy sobie jakoś to określić, stąd nie ująłem tego w definicji, ponieważ ciężko było to ująć w jakieś ramy takie konkretne. Mi się wydaje, że tak, że dobrze byłoby podejść, jeżeli, panie Mikołaju, ja chyba mogę udostępnić ekran, chyba mam taką możliwość techniczną, tak? Jest taka możliwość? Nie ma pan takiej możliwości. A, nie mam. No to odwołam się do państwa pamięci. Pan prezes Małyszko przedstawił zdjęcie pojazdu taki na tle śniegu i zjeżdżający z lawety, no to pojazd, można było powiedzieć, był wątpliwy. I wszyscy się zgodziliśmy wtedy, że ten pojazd absolutnie się nigdzie nie powinien znaleźć, że to był tylko handel papierami. I jakby pod kątem tego obrazu budujmy tę definicję. Bo jeżeli będziemy budować tę definicję pod kątem obrazu tego, że ano tu mamy pojazd, którym uszkodzono drzwi i lewy słupek przedni, a wystrzeliły duszki, no to nie dojdziemy nigdy do porozumienia. Patrzmy na ten pojazd, który był, gdzie to już nie był pojazd, no to była, no, że tak powiem, jakaś kombinacja artystyczna, że tak powiem, dotycząca ilości złomu i plastiku połączonego w jakiś dziwny sposób. Pod tym kątem patrzmy i pod tym kątem tę definicję twórzmy, bo cały czas państwo rozmawiacie i słusznie bronią swoich interesów, ja to rozumiem, bo to każdy broni swoich interesów, jest to słuszne, ale patrzmy pod kątem tego, jakich interesów, jakich pojazdów nie chcecie dopuścić i jakich nie chcecie wrzucić, żeby wróciły na rynek. I pod tym kątem tę definicję stwórzmy. Później ewentualnie możemy ją sobie dalej modyfikować. Jeżeli państwo uznacie, trzymając się tych węzłów, że, no przyznam, moja definicja była mocno restrykcyjna, 3 węzły, no była mocno restrykcyjna, można powiedzieć spora część pojazdów, okej, wycofuję się, ale jeżeli państwo wskażecie, że spośród 16 węzłów na przykład musi być, nie wiem, 8, 10, 12, coś, co absolutnie spowoduje, że tego pojazdu nie da się zrobić, to wtedy taką definicję to ją sprecyzujmy. I wtedy ona będzie funkcjonowała z automatu. I wtedy ona będzie miała swoją naprawdę rzeczową rolę odcinania nielegalnego obrotu, nadużywania, handlu papierami, handlu wrakami. I sądzę, że ten kierunek jest. I ja uważam, że tutaj odniesienie się, tu jeszcze pan prezes Małyszko odnosił się do wytycznych korespondentów. Ja specjalnie nie obligowałem, znaczy nie, jakby nie ujmowałem tych pewnych elementów, bo one wchodzą w jakieś kwestie, zresztą słusznie pan zaznaczył, one są bardzo niebezpieczne, bo one są bardzo mocno restrykcyjnie do pewnych rzeczy podchodzą, które dla nas branżystów no są rzeczami oczywistymi, tak? A tutaj gdzieś one mogą pójść o te 2 kroki nawet za daleko, więc odniosłem się do rozporządzenia, było załącznikiem, aczkolwiek no też jeszcze kwestia formy technicznej, żeby to się w tabeli zmieściło i było czytelne, no musieliśmy tutaj też czcionkę zmniejszać, mam nadzieję, że to nie utrudniło za bardzo odczytywania, ale bardziej chodziło o kwestię idei, żebyśmy to skompensowali w definicję. Kwestia określenia definicji, którą wskazał SDCM, sądzę, że też się odnosi do tej idei definicji, którą przekazałem, tak? Tu możemy się różnić pewnymi elementami, tak? Ale ideę mamy słuszną, czyli cały czas jakby miejmy w głowie ten obraz pojazdu, który był całkowicie zniszczony i do tego stwórzmy tą definicję. I sądzę, że praca czy nad tym, co ja zaproponowałem, czy nad tym, co sobie wyznaczymy, oczywiście to jest moja propozycja, bo tu nie czuję się, że tak powiem, żeby narzucać jakiekolwiek kierunki działań, żeby następny krok definicyjny był taki pod kątem tego pojazdu, który mieliśmy na obrazie wskazanym tutaj kilka posiedzeń wcześniej. I wtedy dojdziemy do kwestii i nikt nam nie podważy, że naruszamy kwestię własności. No nie, bo to jest bezużyteczny śmieć,
a przy bezużytecznym śmieciu nikt nie będzie nam mówił, że to jest prawo własności, że ktoś ma własność do tego, że ktoś ma jakiś sentyment. Przy bezużytecznym śmieciu nikt nie będzie się odnosił do tego, że to się da naprawić, że to ma wartość zabytkową. Nikt się do tego nie odniesie, bo to nie będzie absolutnie żaden argument. I w tym kierunku moim zdaniem powinniśmy iść. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No oczywiście, jak się spodziewałem, będą głosy w dyskusji, a zatem pan Bogdanowicz jeszcze chce zabrać głos, czy to się świeci ze starego? Chyba ze starego, bo jeszcze nie jest to nieaktualne. Pan Bęben, chyba pan się zgłosił jako pierwszy i później pan Frankę, to jedna organizacja, więc bardzo proszę. To może niech prezes Frankę najpierw powie, co chciałby powiedzieć. No to już ustalcie panowie między sobą. Dziękuję Tomku. Znaczy nie, na pewno chcemy oboje się wypowiedzieć, bo tutaj też nie jeden raz PIM występuje pod różnymi postaciami, tak samo chciałbym mieć takie prawo. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście tak mam w głowie obraz samochodu rozwalcowanego, jak pan Jakub mówił, i o takim samochodzie myślimy, i takie samochody chcielibyśmy, żeby zostały usunięte z rynku i tu w ogóle nie dyskutujemy. Natomiast no niestety ta definicja eliminuje samochody, ta zaproponowana definicja eliminuje samochody, gdzie jest odpalona poduszka powietrzna czy pasy bezpieczeństwa uszkodzone. I to jest jak gdyby problem tej definicji. Ta definicja, tak jak na wstępie mówiłem, używa takich określeń czy takich zwrotów, przekształcenie termiczne elementów. No, takich sformułowań nie mamy w prawie, w regulacjach prawa ruchu drogowym i w związku z tym, żeby przyjąć tego typu definicję, trzeba wprowadzić wiele innych zapisów, tworzyć całe rozporządzenia długie, tak jak dawałem przykład diagnostów. Mówimy o ramach. No, obecne samochody praktycznie nie mają ram. Mówimy o samochodzie osobowym oczywiście, praktycznie nie ma ramy. W związku z tym no, też wydaje mi się to niezasadne. Tak samo jeżeli chodzi o węzły konstrukcyjne. Również one nie są sformułowane w regulacjach prawnych, w prawie o ruchu drogowym. W związku z tym też będziemy mieli kolejną barierę i kolejny problem. Stąd uważam, że to, co my zaproponowaliśmy w naszej definicji, jest całkowicie zgodne z obecnymi regulacjami prawnymi i niepodważalne i wystarczy wprowadzenie tylko tej zmiany naszej, żeby osiągnąć cel, o którym mówimy. Pan Jakub Fajny przytoczył taki przykład wchodzenia do domu, który się sypie. Oczywiście też zgadzam się z tym, że nie możemy dopuszczać, godzić się na to, że pozwalamy nawet właścicielowi tego samochodu, tego domu wchodzić do tego jego budynku, który się sypie. No niemniej tutaj my tylko odpalamy poduszki, w związku z tym tak naprawdę zabraniacie państwo wchodzić do mojego domu, do którego ja chcę wejść i wymienić sobie poduszki powietrzne w tym moim budynku. Dziękuję bardzo. Daję głos Tomkowi. Jeszcze ja tak ad vocem może tutaj do pana, bo podnosiłem rękę, gdy mówi pan Szarama. On wspomniał, panie Łukaszu, my tutaj nie dajemy znaku równości pomiędzy definicją szkody istotnej, a między naszą definicją, naszą propozycją tej szkody całkowitej, tak? Nasza propozycja to jest kwalifikowana forma szkody istotnej. Czyli budujemy już na obecnej w prawie definicji. Także to tak w kwestii wyjaśnienia. I tutaj pan Smakulski wspomniał o tym, że są tylko takie drobne rozbieżności pomiędzy propozycją nas wszystkich w tym SDCM-u i tą definicją, którą wczoraj pan po południu przesłał. Ja również przyłączam się do prezesa Frankę z wyrazami uznania, że podjął się pan tej pracy, raz, że zagregowania wszelkich tych propozycji, dwa, stworzenia czegoś tak naprawdę w mojej ocenie z wielu różnych definicji, wzajemnie się czasem wykluczających. My w stanowisku przesłanym przez SDCM absolutnie jesteśmy jak najbardziej daleko od tego, żeby komukolwiek, kto ma
wolę i nie jest jakby złodziejem, który chciałby handlować tylko numerami i papierami, kto ma wolę faktycznej zgodnie z technologią naprawy samochodu, takiej naprawy dokonać, nikomu takiemu nie zabieralibyśmy oczywiście tego prawa, choć sam wspomniałem w rozmowie kiedyś z prezesem Małyszko, że te przykłady, które on pokazał, są drastyczne, takimi się z tym wszyscy zgodzimy. Natomiast ci ludzie, uczciwi ludzie, którzy chcą naprawić swój samochód, powinni mieć taką możliwość, bo w przeciwnym wypadku będziemy za chwilę mieli szereg, pewnie setki, jeśli nie więcej, spraw sądowych, które będą to kwestionowały. Zresztą zdaje się pan Morawski wspomniał o przepisach, które 10 lat temu czy więcej nie weszły w życie właśnie z uwagi na uwagi, które miał do nich RCL, też oparty na prawie własności, które wbrew pozorom to prawo jest bardzo mocne i nie powinniśmy w tym momencie uznawać, że nam się wydaje, bo prowadzimy jakiś biznes, że takiego samochodu nie wolno naprawiać. Dziękuję bardzo. 14.07. Okej. Oj, przepraszam, bo chyba się niechcący włączyłem z innym. A to myślałem, że pan mi pogania, już skończyłem, ale to... Nie, bardzo przepraszam, myślałem, że mam wyłączony mikrofon, a mi się włączył. Niestety ten mikrofon jakiś jest taki dziwny i nie zawsze się włącza lub wyłącza wtedy, kiedy bym chciał. Dobrze, jeżeli pan chce dokończyć, to proszę bardzo. Jakoś tak się pospieszyłem na samym końcu, natomiast jakby... Klucz tego, co chciałem powiedzieć, zdaje się, powiedziałem, więc ewentualnie później jeszcze zabiorę głos, gdy państwo pewnie będziemy dopowiadali sobie, bo widzę szereg głosów. Minęła godzina 10 minut, więc nie chcę zabierać więcej czasu. Dobrze, pan Karol Murawski w takim razie teraz ma głos, a później pan Mały. Ja tutaj się odniosę do dwóch kwestii, jeśli chodzi o podsumowanie tutaj przez pana prezesa Smakulskiego. Pierwsza sprawa, kwestia OC. Zgadza się, że jest 1 milion albo 2 miliony albo więcej pojazdów bez tego OC, i przy okazji też będę apelował, żeby może również tutaj na forum rzecznika, nie na tej dyskusji, ale w przyszłości rozważyć, do kogo w tej sprawie wystąpić, jak wystąpić, bo proszę państwa, zdajmy sobie sprawę, to, że płacimy za OC 800 zł, a nie 700 albo 1000 zamiast 900, to jest między innymi dlatego właśnie, że ileś milionów samochodów w Polsce, które powinny mieć tą polisę, tej polisy nie mają. Ci ludzie oszukują nie system jakiś magiczny, ci ludzie oszukują nas wszystkich. Oszukują nas wszystkich, ponieważ składka przypisana brutto powinna być od wszystkich pojazdów zarejestrowanych, nie jest od wszystkich pojazdów zarejestrowanych, a w tym momencie, jeżeli o tym myślimy, to wiadomo, że w wyniku ubezpieczyciela to jest składka przypisana brutto minus odszkodowania, czyli w tym momencie on jest mniejszy, żeby on, prawda, ubezpieczyciel wychodził na swoje, musi te składki podnieść. Więc tutaj powtarzam, będę apelował, natomiast mówię, dla mnie nie jest argumentem za ograniczaniem prawa własności na zasadzie ryzykownego balansowania na linię niekonstytucyjności to, że są dobre przepisy, które powinny ograniczać, tylko po prostu to, że nikt ich nie przestrzega. Czyli to znaczy, że w każdej innej dziedzinie moglibyśmy powiedzieć, no nie wiem, ponieważ policja sobie z czymś nie radzi z załatwianiem podsłuchu u prokuratora, to dajmy policjantowi możliwość podsłuchiwania, prawda, na jego widzimisię. No nie, no tak demokracja niestety nie działa, tak praworządność nie działa. Druga sprawa, która tutaj padła i też chciałbym bardzo zwrócić uwagę na zasadzie, oczywiście może się komuś wydawać niesmaczne, że ktoś sobie trzyma w garażu pojazd, z którym zmarł bliski. Tylko, że my znowu, źródłem prawa jest konstytucja, a nie czyjeś gusty. Starożytni Rzymianie mówili de gustibus non est disputandum, czyli gust nie może być przesłanką, prawda, dla rozstrzygnięć prawnych. I tutaj w tym kontekście też chcę przypomnieć, że kodeks cywilny jednoznacznie mówi, że mamy prawo czynić pożytek z własności w zakresie przewidzianym przez ustawy zasady współżycia społecznego. Oczywiście porzucenie auta na parkingu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wprowadzanie do ruchu czegoś, co zagraża bezpieczeństwu, jest sprzeczne i z prawem drogowym, i z prawem współżycia społecznego. Nie jest sprzeczne otrzymanie nawet tego, o którym tu mówiliśmy, rozwalcowanego pojazdu w swoim prywatnym garażu, jeżeli posiadacz uiszcza wszystkie wymogi, czyli tutaj w tym przypadku mówię o tym OC. Mówię o tym OC, ponieważ to 22 lata temu wprowadzony mechanizm bardzo zgodny z zasadami tutaj poszanowania praw obywatelskich, ponieważ on nie zakłada, że musimy się czegoś pozbyć, tylko że płacimy pewnego rodzaju, no można powiedzieć, takie quasi cło zaporowe. Nikomu jakby był obowiązek ten egzekwowany, komu naprawdę na tym nie zależy, nie będzie zależało na tym, żeby trzymać ten pojazd i te OC, prawda, gdzieś pod blokiem.
No, mówimy tu o pojedynczych przypadkach, natomiast ja chcę też zwrócić uwagę, że mówimy o czymś innym. Mówimy o pewnym mechanizmie, gdzie dajemy urzędnikowi prawo na mocy decyzji administracyjnej do rozstrzygnięć w oparciu wyłącznie o stan techniczny. Ja tu mówię oczywiście szereg okoliczności, które wspomniałem, dlatego mówimy zawsze, że powinna być ta okoliczność prawa odpadowego pozbywania się. Jeżeli ktoś ma taki pojazd, chce go sprzedać, nie, ty nie możesz sprzedać. Musisz to przekazać do stacji demontażu, bo w tym momencie się pozbywasz, zachodzi kryterium, które wskazuje na odpad. Natomiast no mówię, no uważam, że powinniśmy chyba jednak, oczywiście nie, ja mówię, ja nie jestem tutaj, prawda, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie rozstrzygam, natomiast no mówię, no nie możemy przejść wokół tego tylko to, prawda, że nie, bo to jest niesmaczne, ponieważ ktoś sobie trzyma rozbity samochód, prawda, w garażu, bo zmarł ktoś bliski. Okej, może niesmaczne, ale konstytucyjnie bez zarzutu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Małyszko ma głos i później pan Szymaj. Dziękuję. Ja tylko, panie Karolu, doczytam końcówkę jeszcze tej definicji odpadu, która mówi lub do pozbycia się jest zobowiązany. I my o tym mówimy, w jakim to momencie pojazd splaszczony walcem czy spalony będzie właśnie takim pojazdem, ażeby prawo określało, kiedy do jego pozbycia jest się zobowiązanym. Natomiast co do kwestii tej, co dalej, bo tu już chyba rok czasu na temat ten rozmawiamy, a w międzyczasie od października mamy też w obiegu dokumenty, które krążą, mówimy to o jednolitym pliku kontrolnym, które potwierdza, że są sprzedawane odpady. Czyli na bazie wytycznych niektórych firm leasingowych, być może dużej grupy przedsiębiorców, ja mam styczność prawie z wszystkimi firmami leasingowymi i kupujemy około 2000 pojazdów, to mam obraz, że około 10% już są kwalifikowane jako odpady. My tych samochodów nie kupujemy, jeżeli nie chcemy ich zoomować, no bo jeżeli pojazd o standardzie kasacyjnym Porsche jest wyceniony przez firmę ubezpieczeniową na 260 tysięcy złotych, to wiadomo, że nikt go nie skasuje, bo to jednak jest kwota porażająca i niestety no, takich samochodów nie kupujemy, nie kasujemy, ale też i nie naprawiamy, bo on ma status odpadu. A status ma odpadu dlatego, że powtórzę, prawnicy orzekli na bazie właśnie wyroków sądowych, wytycznych korespondentów, że trzeba przyjąć, że jest to odpad. I tu trzeba jak najprędzej skierować przez rzecznika do dalszych prac w rządzie, żeby coś z tego po prostu już wyszło, bo w ciągu roku w obiegu prawnym pojawi się tak dużo samochodów, część koledzy pewnie tu z branży naprawią, zdarzy się wypadek, że będzie ten samochód przemieszczał się za granicę jako sprzedany, w dokumentach będzie to odpad, no i będzie wówczas kłopot, bo wiecie Państwo, z niektórych Stanów Zjednoczonych wystarcza dotacja, to Toshaden czy inna i już mamy kłopot na granicy, samochody są kierowane do kasacji, tak? No to wyroki jednoznacznie wskazują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz pan Szymajda. Panie Macieju, mikrofon. Dzień dobry, już jestem. Ja mam tylko takie pytanie, bo taką uwagę może. Tu pan Jakub mówił o punktach bazowych. Kto te punkty w jaki sposób, w którym momencie po pierwsze będzie weryfikował, a po drugie w jakich dokumentach, gdzie chcecie państwo zapisać jakieś wytyczne, w którym, bo teraz tak, samochód może być uszkodzony, tak jak już to pan Adam nieraz pokazywał, ta szkoda nie musi być kasowana przez firmę ubezpieczeniową. Może być to samochód, przypuśćmy, uderzę w swoim samochodem w drzewo, samochód się spali, nie miałem autokasko, w związku z tym ten samochód nie trafi do żadnej firmy ubezpieczeniowej, nie będzie żaden diagnosta, żaden rzeczoznawca go nie oglądał, mam dowód rejestracyjny i kupę złą. I teraz jeżeli tą kupę złomu sprzedam komuś, wystawię ją na portalu ogłoszeniowym, to jest moja własność. Nie mam obowiązku pokazywać go jakiemukolwiek diagnoście, w związku z tym mogę to sprzedać. I teraz pytanie, jak chcecie państwo tą sytuację zabezpieczyć, żeby tego typu szkody były zapisywane i weryfikowane w jakiś sposób. I druga sprawa, to pytanie to już do pana Jakuba. Pan Jakub mówił o punktach bazowych, czy to będą 3, czy to będzie 5, to jest mniejsza o to moim zdaniem, natomiast problemem będzie to, w jaki sposób nakazać diagnoście i jak on ma to zrobić, w którym momencie, żeby to zbadać, kto będzie miał w tym interes, żeby to w ogóle robić. Bo na pewno nie właściciel tej kupy złomu, nie? Dziękuję bardzo.
Ja mogę pan jeszcze powtórzyć ostatnią myśl, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Chodzi mi o to, panie Mikołaju, żeby pan Jakub może mi wytłumaczył, może ktoś inny mi wytłumaczy, w jaki interes będzie miał właściciel takiego pojazdu w tym, żeby go poddać jakiemukolwiek badaniu, albo jak go zmusimy do tego, żeby on to zrobił, bo interesu moim zdaniem nie ma żadnego. No jeżeli ja uderzę swoim samochodem w drzewo, mam kupę złomu i mogę albo grzecznie oddać diagnoście, zapłacić mu, nie wiem, 100, 200, 500 czy 1000 zł za diagnozę, żeby się dowiedzieć, że to jest kupa złomu, albo mogę tego nie robić i sprzedać tą kupę złomu jako dokument od samochodu za 5, 6, 10 tysięcy, no to nie widzę tu racjonalnego jakiegoś pomysłu na to, żeby mnie zachęcić do tego. W związku z tym musiałbym być w jakiś sposób zmuszony. Jak to zrobić? Czy macie państwo jakiś pomysł na to? To jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Pan Tadeusz Zdunek podnosi rękę, może ma jakiś pomysł. Nie mam pomysłu, tylko co to jest punkt bazowy, tak? Jeżeli mamy z przodu belkę poprzeczną, która jest mocowana na dole i na górze, może być mocowana na śruby, może być mocowana spawana, czy to jakbyście mieli w czterech miejscach, są cztery punkty bazowe, tak? Czy spawane są punktami bazowymi, czy skręcające jest punkt bazowy? Jeżeli mamy te samochody, które z przodu nie mają belek metalowych żadnych, mają lekką konstrukcję plastikową, która nie jest żadnym jakby elementem, która dwie podłużnice utrzymuje w jednym kierunku, czy to jest taki plastik, który nie sprawia żadnej siły nośnej, to jest punkt bazowy, czy to nie jest punkt bazowy. Dlatego cały czas twierdzę, że to jest tak rozległa definicja, którą ja patrzę od strony technicznej, tak, jako osoba, która jest w tym kierunku wykształcona i pracuje. Określenie, co to jest punkt bazowy, jest po prostu praktycznie bardzo trudne i musiałaby to być bardzo rozległa definicja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Duch jeszcze się zgłasza, proszę bardzo, i później pan Walec. Proszę państwa, ja bym wrócił do tego, co powiedział przed chwilą Tadeusz. Dlatego na dzień dzisiejszy mieliśmy przygotowane rozwiązanie tego punktu trzeciego, ale specjalnie żeśmy nie omawiali tutaj na tym spotkaniu. Dlaczego? Dlatego, że ono wymaga jeszcze wielu, wielu zastanowień się nad tematem i innych troszeczkę rozwiązań. Proszę państwa, ale ja nie chciałem o tym mówić. Ja chciałbym mówić o tych samochodach zatopionych. Ja mam nadzieję, że zostawmy te samochody na razie zatopione w spokoju, bo my się zatopimy za chwilę z tymi samochodami razem. Pracujmy nad tym, co żeśmy do tej pory wypracowali. Dotyczy to tych dwóch kategorii samochodów, czyli samochodów, które zdarzenie komunikacyjne nastąpiło w związku z pożarem i drugi w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym, w którym zostały użyte inne służby do tego, żeby ten samochód po prostu rozerwać i wyciągnąć, prawda, tam osoby, które uczestniczą w zdarzeniu. Zostawmy tylko i wyłącznie takie właśnie samochody, które przejechał walec. A później będziemy się zastanawiać nad tym punktem trzecim, co zrobić i w jaki sposób napisać to uzasadnienie dotyczące szkody całkowitej technicznej. Mnie tu bardzo podobała się wypowiedź pana Morawskiego. Bo proszę państwa, przed tym spotkaniem dzisiejszym dość długo rozmawiałem ze swoimi prawnikami. Efekt, i oni w całej rozciągłości popierają tutaj pana Morawskiego. Najważniejszą rzeczą jest konstytucja i stąd trzeba tutaj czerpać wiedzę. I tu trzeba się nad tym zastanowić, ale zostawmy ten temat. Mam nadzieję, że zajmijmy się tym tematem technicznym, tymi dwoma na razie stanowiskami naszymi. Zobaczymy, do czego dojdziemy, do jakiego konsensusu dojdziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Walewski jeszcze. Dziękuję. Może najpierw odniosę się znowuż ad vocem do tego, co powiedział pan Tadeusz Zdunek. Tutaj nie mogę się zgodzić, nie rozumiem tylko, dlaczego nie możemy spróbować i dojść do konsensusu, jeżeli chodzi o zdefiniowanie, poszukiwanie tej definicji. Jeżeli pan Tadeusz z 40-letnim stażem uważa, że w tym gronie nie możemy tego wypracować, to proszę mi wskazać, w jakim gronie i kogo widziałby pan jeszcze, żeby do tego grona dołożyć, żeby się nad tym pochylić. No, z całym szacunkiem, panowie, no chyba możemy jakąś iskrę dać, jakiś kierunek, który będziemy mogli w dalszym jakichś środowiskach
opracowywać, no ale chyba nie zostawimy tego innej branży, żeby za nas decydowali, tak? No szanujmy się, uważamy się za fachowców, uważamy się za ekspertów. No jeżeli lekarze by nie wiedzieli, jak zdefiniować, kiedy następuje zgon pacjenta, no to jest jakaś śmiech. I druga sprawa, tak? Nie wiedzą, bo mojego przyjaciela córkę chcieli na części pokroić, a potem udało się odzyskać i odżywać. Do dzisiaj żyje. Piękna dziewczyna, tylko jedyna co jest, to siostra misionka. Mi tylko chodzi o jedno. Po to są rzeczoznawcy, po to się pan uczył wiele lat, po to pan ma swoje zdanie, żeby określić ten punkt graniczny, tak? Nie określimy definicyjnie punktu granicznego, bo jak powiedziałem, jeżeli mamy samochód, który ma czterech z przodu mocowanych przednią belkę, tak? Przedni pas, to mamy cztery węzły. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie określić, co, który węzeł, w którym miejscu uszkodzony. To powinno zależeć od panu rzeczoznawców, żebyście ustalili, że samochód się nie nadaje do dalszej eksploatacji. Jeżeli ktoś chce go dopuścić do eksploatacji, to musi pan czy państwo koledzy wykonać dodatkową ocenę, stwierdzając to, że jest prawidłowo, zgodnie z technologią naprawiony. Jak ja już pracowałem w PZU 40 lat temu, to musiało się na wszystkie elementy jezdy związane z bezpieczeństwem przedstawić rachunki zakupu w ten transport w zbytach, tak? W tej chwili to jest totalna dowolność, można kupić na złomie, na szrocie, używane rzeczy różne, tak? I badanie techniczne z badaniem punktów bazowych, które określi te rzeczoznawcy, że ten samochód został budowany w stopniu nadającym się do eksploatacji. I tylko tyle, bo zakręcimy się wokół tej definicji, to 4, czy 5, czy 6, czy 7, czy 8. Nie ma takiej możliwości, czy samochód jest uderzony z tyłu, z boku, czy mu spadł ciężar 100-kilowy na dach, czy mu coś spadło w inne miejsce. Jest tyle możliwości, że takiej definicji według mnie osobiście jest nie do opracowania. Panie Tadeuszu, a tylko tutaj jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo ja korzystając ze swojego oczywiście doświadczenia, na samochód spalony dzisiaj mogę wystawić taką opinię i z moim sumieniem, z moim doświadczeniem będzie ona całkowicie zgodna. Tylko dzisiaj ta moja opinia nie będzie przez nikogo honorowana i to jest problem, że my dzisiaj jako certyfikowani rzeczoznawcy nie mamy w prawie zapisanej, że taką opinię możemy wystawić, a zarys co do węzłów konstrukcyjnych, które żeśmy jak gdyby tutaj naszkicowali, jest po to, żeby każdy rzeczoznawca jednolicie podchodził do tego samochodu, żeby nie było później dyskusji, że ten można naprawić, a był wcześniej zakwalifikowany jako jakiś złom. I tak samo tu jeszcze myślę, że w wielu tutaj aspektach się z panem Tadeuszem całkowicie zgadzamy. Natomiast jeszcze korzystając, że jestem przy głosie, chciałem się odnieść do pana Macieja Szymajdy, jeżeli chodzi o samochody, które nie przechodzą jak gdyby przez system ubezpieczeniowy. No to jest proste, no po prostu muszą być przepisy, które uniemożliwią handel, sprzedaż tych samochodów. No dzisiaj, jeżeli pan Maciej ma samochód, gdzie ma numer VIN, nie wiem, zniszczony celowo jakimś ostrym narzędziem, to może ten samochód sprzedać z dokumentami, czy nie może? No prosta sprawa. No i tak samo, jeżeli pan Maciej Szymajda prywatnie ma rozbity samochód, bo uderzył nim w drzewo i nie zgłasza go do firmy ubezpieczeniowej, bo nie miał autokaska, no okej, ale nie może go sprzedać, po prostu nie może go wystawić na portal aukcyjny i nie może go oferować z dowodem rejestracyjnym i z dokumentami. I tu do tego muszą być przepisy, które to po prostu zabezpieczą i ukrócą. Dobra, to ostatni raz zabiorę głos. To stwórzmy przepisy, żeby pana one umożliwiały pańskim kolegom taką ocenę, tak? Mi się w tej chwili taki przykład do głowy przyszedł. Ma pan kabrioleta. Spadnie ten 100 czy 200 kilogramowy ciężar w środek do samochodu. Przełamie go w pół. Niech pan mi wskaże choć jeden węzeł konstrukcyjny uszkodzony. Nie, oczywiście, panie Tadeuszu, oczywiście, że będą takie przypadki i definicja, mówiliśmy na początku, definicja nie będzie dotyczyła każdego przypadku. Ja mogę też panu wymienić ze swojego doświadczenia takie przypadki. My mówimy o definicji, która rozwiąże procent, jakąś grupę, nie wiem, 70-80% tej patologii, która jest. I to leży też w interesie państwa, bo też przychodzą do mnie dilerzy samochodowi, gdzie jest samochód testowy
kilkumiesięczny, który uległ zdarzeniu, że jest całkowicie, nie wiem, zderzenie z łosiem, jest całkowicie, we wnętrze samochodu jest całkowicie rozprute i właściciel stacji dealerskiej mówi: panie Andrzeju, ja ten samochód, ubezpieczyciel każe mi sprzedać z dokumentami, ten samochód, ja go nie chcę sprzedawać z dokumentami, bo on za tydzień przyjedzie na naprawę gwarancyjną. No to przecież wśród nawet pana kolegów są te takie sytuacje, no to chodzi o wyeliminowanie takiej patologii, a tutaj oczywiście, że możemy wyszukiwać, że będą przypadki, że latarnia spadnie, samochód będzie przełamany na pół, że jest rozerwany na pół i są wszystkie węzły dalej, no możemy o tym dyskutować. Się tylko dziwię, że jak chce pan pańskim kolegom wywalczyć większe uprawnienia, a pan jest przeciwny temu. Jestem za tym, oczywiście, że jestem za tym, tylko wie pan, no też w ślad za tym muszą iść jakieś reguły, żeby to nie było uznaniowe, tylko żeby były jakieś reguły. Te reguły, a nie węzły konstrukcyjne, bo tego według mnie z mojego zawodowego doświadczenia nie da się zrobić. Jeszcze jedno ad voce, bo zostałem tutaj wywołany, że tak powiem, do tablicy, panie Andrzeju. Proszę mi podać jeden przepis prawny, który zabrania mi samochodu z wyciętym numerem rejestracyjnym czy numerem VIN sprzedać. Nie, no mówimy o wyciętym numerze VIN, o numerze identyfikacyjnym, nie mówimy o Wycinam numer VIN ze swojego samochodu. Jak znajdę na niego nabywcę, to który przepis prawa mi zabroni tego sprzedać? No, w tej chwili samochód z wyciętym numerem VIN nie może być dopuszczony do ruchu, musi mieć... Ale który przepis, konkretnie przepis prawa, który zabroni mi sprzedaży tego? Ja nie mówię, o, ja nie chcę go rejestrować, ja chcę go sprzedać jako właściciel. Nie mam numeru VIN, wyciąłem, spaliłem, wyrzuciłem, nie mam. Mam samochód bez numeru VIN. Znajduję nabywcę, który jest zainteresowany tym samochodem, chcę go kupić. I mówi pan, że to się nie da. To proszę mi powiedzieć, który przepis tego zakazuje. No moim zdaniem nie da się, bo nie będzie można stwierdzić, zidentyfikować, że to jest ten samochód, który pan sprzedaje. No i to jest... Ale tłumaczę panu. Mam klienta, który chce kupić. Świadomie kupuje samochód bez VIN. Czy ma pan, zna pan przepis prawa, który zakazuje mi tego samochodu sprzedać? Jeżeli chodzi o prawo, nie jestem przygotowany w tej chwili do tego. No i tu jest właśnie ten problem, o którym ja mówię, że nie ma przepisu, który nakaże człowiekowi, który nie chce tego zrobić, taki samochód, czy okazać, czy on ma ten VIN, czy go nie ma tego VIN-u, czy on był uszkodzony, czy nie był. Tu po prostu ten człowiek, który to ma, ten samochód jest jego właścicielem, on nie ma żadnego interesu ekonomicznego w tym, żeby ten samochód gdziekolwiek pokazywać. I tu jest problem. I tu należałoby poszukać rozwiązania. Między innymi o tym pan Adam Małyszko słusznie mówił, że taki człowiek po prostu nie ma interesu ekonomicznego w tym, bo jeżeli ja znajdę klienta na samochód bez VIN-u, mam dwa wyjścia. Albo mogę go oddać na złom, bo nie ma VIN-u i tak jak pan słusznie mówi, nie da się go zarejestrować, nie da się nim jeździć, bo nie ma oznakowań, ale mam człowieka, który jest zainteresowany, nie wiem w jakim celu chcę go kupić i mogę go sprzedać za 5, 10 czy 15 tysięcy, to jaki przepis mi tego zabroni? No tak, ale w chwili, kiedy nawet znajdzie się ten kupiec, to ten samochód nie wyjedzie na drogę, bo będzie musiał być zarejestrowany, będzie musiał mieć zrobione badania techniczne i tak dalej, i tak dalej. Panie Andrzeju, to nie tu jest problem. Problem jest w tym, że jeżeli nie będzie przepisu, który tej samej transakcji zabroni, to ten człowiek sobie weźmie punktak, czy nabijak, czy numerator, czy dzisiaj na drukarce 3D wydrukuje numer VIN, który wstawi do samochodu kradzionego i będzie miał samochód. A jak ja tego nikomu nie zgłoszę sam, a nie mam w tym żadnego interesu, to tego nikt nie znajdzie. I tu jest problem. No to też jest płaszczyzna, którą trzeba uszczelnić. No, wydaje mi się, że to jest nienaturalne, jeżeli faktycznie tak jest. To jest bardzo naturalne, bo ja w tym momencie działam w swoim ekonomicznym interesie, chcę wziąć jak najwięcej pieniędzy za coś, co jest, nie wiem, niesprawne, uszkodzone. To jest najbardziej naturalny odruch, jaki może być. Z tego się bierze szara strefa, bo uciekają od podatków, od obowiązków, od wszystkich rzeczy. Z tego biorą się złodzieje, bo też wolą ukraść coś, niż na to zapracować. To jest naturalna czynność, to jest bardzo naturalne. Dobrze, panowie, bardzo dziękuję wszystkim panom za ciekawą, interesującą dyskusję. Muszę niestety tę dyskusję zakończyć, ponieważ za chwilę rozpoczynam następne spotkanie, w którym muszę wziąć udział. Rozmawiamy już półtorej godziny i to już taki czas jest, który sobie zaplanowałem na dzisiejsze nasze spotkanie. Myślę, że państwo pewnie też. Myślę, że
dużo tutaj rzeczy padło i wymaga to teraz przemyślenia, przeanalizowania. Spróbujmy wszyscy nad tym pomyśleć i zastanowić się, czy da się wypracować kompromis jakiś w tym zakresie, no bo ja doskonale rozumiem, że tutaj Państwo reprezentujecie różne nisze, różne części tej branży motoryzacyjnej, w związku z tym macie różne interesy, to jest zupełnie naturalne i zrozumiałe. No niemniej jednak pewne rzeczy, tak jak tutaj wielokrotnie padało, no logika nakazuje i pewne patologie z życia wspólnego warto wyeliminować, więc pytanie, czy dałoby się tak sformułować tę definicję, żeby właśnie te patologiczne zjawiska usunąć, co do których myślę, że wszyscy się zgadzamy i to jest najważniejsze, no bo gdybyśmy byli tutaj za tym, żeby patologię utrzymywać, no to wtedy byłoby to trudne, ale skoro się wszyscy zgadzamy, że należy je usunąć, no to w takim razie kwestia jest pomyślenia, w jaki sposób to zrobić, żeby patologię usunąć, a krzywdy nikomu nie zrobić. Polecam to do przemyślenia. Jeśli ktoś będzie miał jakieś uwagi, które będzie chciał przesłać, to zapraszam i proponuję, żebyśmy wrócili do sprawy na następnym spotkaniu. Może nam się uda po tej chwili refleksji do czegoś wspólnie razem dojść. Jeśli chodzi o termin tego następnego spotkania, najwcześniejszy, jaki mam w kalendarzu, to jest jakiś, który mi się uchował, jeden wolny, to jest 28 maja. Żebyście Państwo reflektowali na tak krótki termin kolejnego spotkania, czy nie bardzo. Sądzę, że bierzemy, co dają, chyba. Dobrze. Znaczy, to jest moja sugestia. Ja uważam, że jak najszybszy termin jest jak najbardziej, że tak powiem, wskazany dla sprawy. Nie wiem, jak tutaj koleżanki i koledzy, bo widzę, że chyba, czy teraz już tylko koledzy, ale no, pozostali członkowie zespołu, a może tak. Bo od razu powiem, że alternatywa to jest dopiero 9 czerwca, bo tam potem wchodzi nam Boże Ciało i potem już mamy terminy, że tak powiem, wolne, ale ten 28 jakoś się tu jeszcze zachował, więc jeśli chcecie Państwo majowy termin, to proszę bardzo. Nie słyszę sprzeciwów, więc zapisuję. 28 godzina 11. Dobrze. To mamy umówione. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam do przemyśleń, refleksji i poszukiwań rozwiązań, bo rozwiązania są nam potrzebne. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do usłyszenia.